Witam bardzo serdecznie wszystkich na moim kanale Sunlight Tarot, Wróżka Fortuna z tej strony. Dzisiaj, moi drodzy, zapraszam wszystkie koziorożce do wysłuchania horoskopu na miesiąc styczeń 2020. Będzie rozkład z kart tarota, będą aspekty zdrowotne, oczywiście uczucia, finanse. Zobaczymy może jakieś rady, wskazówki, ostrzeżenia. Będą dopowiadające karty Lenormand i zaczynamy, żeby nie przedłużać. Przejdziemy przez 4 tygodnie stycznia dla koziorożca. Koziorożec styczeń. O, już karty uciekają, musimy je położyć. Karty same wyskoczyły. Mail do mnie jest pod każdym filmikiem, moi drodzy. Jeśli potrzebujecie kontaktu ze mną. A także chciałam serdecznie Wam podziękować, moi drodzy, za to, że jesteście ze mną. Jest mi bardzo niezmiernie miło. Moi drodzy, jeszcze zobaczymy Lenormand dopowiadające. Już rozłożyłam 4 tygodnie. No widzicie. Od stycznia bardzo pięknie zacznie się rok domowo. Także bardzo dobrze dla wróży, dla osób w związkach od pierwszego tygodnia. Tutaj takie pojednanie z partnerem, partnerką, mężem, żoną. Także będziecie świętować jakieś uroczystości jeszcze rodzinne na początku roku. No oczywiście nowego roku czas, to wiadomo, że nowy rok, ale później też jeszcze cały tydzień będziecie mieli jakieś uroczystości, drogie koziorożce. Może to Wasze urodziny będziecie świętować. Także w związkach będzie dobrze, namiętnie, będziecie się porozumiewać bardzo ładnie. Osoby samotne również mają możliwość zapoznania kogoś do przyjaźni, do partnerstwa, ale będziecie się troszeczkę blokować w tym miesiącu. Ponieważ tu finanse, tu Wasza kariera będzie na pierwszym miejscu. To mówię właśnie szczególnie do osób samotnych. Ponieważ macie satysfakcjonującą dosyć pracę, macie niektórzy z Was, drodzy koziorożce, dwa źródła zarobku, ale czujecie się przez to zablokowani. Możliwe, że otrzymacie jakąś wiadomość od kobiety w tym miesiącu, z końcem miesiąca na temat finansów. Może to być zwrot jakichś pieniędzy z urzędu. Coś tutaj, jakieś finanse wpłyną, co Wy do końca nie wierzycie i już zapomnieliście może nawet o tym, ale te pieniądze do Was przyjdą. Ci, którzy nie mają dwóch źródeł zarobku na przykład, to mogą otrzymać taką propozycję. Może jakieś szkolenie, może jakiś staż dla niektórych w tym miesiącu, szczególnie w połowie stycznia. Szykuje się podróż z ukochaną, z ukochanym, moi drodzy, z końcem miesiąca, także zbliżycie się do siebie w tej podróży. Możliwe, że będziecie mieli jakąś decyzję do podjęcia, będziecie w impasie. Może to dotyczyć tej podróży, czy jechać, czy nie. Będziecie się zastanawiać. Może być jakaś malutka sprzeczka na ten temat, ale raczej będzie dobrze się układało. Mogą być jakieś rozmowy telefoniczne, mogą być jakieś załatwiania właśnie spraw z jakimś urzędem, może coś właśnie tu w sprawie tych finansów, które mają do Was powrócić, jakieś tu będą sprawy do pozałatwiania, może dużo telefonów, dużo rozmów w tym temacie. Może mężczyzna jakiś Wam tutaj pomóc, drogie koziorożce.
Uważajcie na to, co mówicie przez telefon i do kogo w tym miesiącu, bądź przez internet, ponieważ może ktoś za waszymi plecami knuć coś, jakąś intrygę. Także uważajcie, abyście nie zostali okradzeni w styczniu. Może z jakiegoś pomysłu, z jakiegoś planu, ale też może fizycznie właśnie uważajcie, zamykajcie samochody, domy i tak dalej, mieszkania, moi drodzy. W aspekcie zdrowotnym, co ja tutaj mogłabym powiedzieć? Zdrowie, no mogą być jakieś choroby wirusowe, ale zatoki może czasem trzeba będzie zmienić lekarza rodzinnego, może gdzieś prywatnie trzeba będzie się udać, ale ogólnie dobrze. Macie energię takiego wzrastania w tym miesiącu, szczególnie te finanse, macie monet bardzo dużo w czytaniu, więc finansów nie będzie brakować. Macie mało mieczy, ale no jest trochę tych mieczy. Komunikacja będzie potrzebna właśnie gdzieś, jakaś rozmowa z jakimś urzędem, rozmowa z partnerem w domu, żeby nie było niejasności. To bym radziła, polecała. No i rodzinnie bardzo dobrze, bardzo ładnie będzie się układało. Szczególnie proponowałabym jakiś krótki wyjazd, tutaj koniec miesiąca dla was. I oczywiście pamiętajcie, abyście zamykali domy, mieszkania, samochody, to już wspomniałam. No i otrzymacie piękny prezent w tym miesiącu. Możliwe, że nawet jakieś zaproszenie w gronie znajomych, w gronie większej ilości osób, może zaproszenie na jakieś uroczystości związane z dziećmi mogą się pojawić, ale także możecie otrzymać dobrą propozycję pracy, będziecie mieli wybór. No, nie będzie źle, nie będzie źle, bym nawet powiedziała, że miesiąc będzie dobry. Jest parę właśnie takich ostrzeżeń, aby się nie blokować i aby też swoje dane, jak będziecie rozmawiać może przez internet albo załatwiać jakieś transakcje online, aby uważać, aby się wylogowywać z różnych miejsc, aby nie zostawiać swoich haseł nigdzie, aby to uważać. Czasem podwójność tutaj możecie, żebyście podwójnie za coś nie zapłacili w internecie. Ja też tak miałam. Podwójna płatność. Tak mi akurat to zdublowało. Przy wszystkich transakcjach internetowych online należy uważać, bo jest obawa właśnie oszustwa, złodziejstwa. To mi się też tutaj tak pokazało w tej chwili. Moi drodzy, dbajcie o siebie, zdrowie nie będzie złe, finanse nie będą złe, w miłości, jeśli od początku będzie wszystko fantastycznie się układało, później może trzeba będzie jakieś niejasności wyjaśnić, spokojnie, inteligentnie i do celu wyjaśnić, czy czasem nawet przetłumaczyć partnerowi czy partnerce, ale w sposób właśnie taki intuicyjny, ale delikatny i na poziomie, moi drodzy. Pamiętajcie, wszystko zawsze na poziomie, bo nie ma co się zniżać do niskich uczuć. Energie fantastyczne, życzę wspaniałego stycznia, życzę wspaniałego nowego roku i pamiętajcie, zaglądajcie do mnie na kanał. Pozdrawiam serdecznie.